drugiej części konferencji. Na początek proszę pana prezesa Zbigniewa Kałuża o zabranie głosu. Dzień dobry, dziękuję. Witam państwa bardzo serdecznie w tym nowym roku. Chciałem przekazać bardzo radosną, myślę, że dla wszystkich fanatyków, kibiców i osób współpracujących i dla całego środowiska piłkarskiego, że udało nam się podpisać i podjęliśmy decyzję o przedłużeniu kontraktu na kolejne 3 lata z naszym filarem drużyny, Kubą Czerwińskim. Jesteśmy bardzo z tego powodu zadowoleni. Uważamy, że to jest kolejny krok dla dobrego imienia Piasta, ugruntowania w europejskich pucharach. My, jak i cały sztab szkoleniowy pracowaliśmy nad tym i bardzo się cieszymy. Życzymy Kubie kolejnych sukcesów w naszym klubie przez kolejne 3 lata, może i dłużej. Natomiast to jest taki prezent również dla państwa, dla nas. Z początkiem tego roku wchodzimy, zaczynamy z wysokiego C. Myślę, że na końcu sezonu również będziecie państwo widzieć efekty naszej pracy. Zanim przejdziemy do uroczystego podpisania kontraktu, poproszę o głos pana dyrektora sportowego Bogdana Wilka. Dzień dobry, witam wszystkich. Cieszymy się bardzo, że Kuba zdecydował się podpisać 3-letni kontrakt. Myślę, że to jest, nawet jestem pewny, że to jest bardzo ważna postać w szatni, nie tylko na boisku, nie tylko na treningu, tylko też poza. Osoba i zawodnik nietuzinkowy, mający bardzo duży wpływ na zespół, na to, co się dzieje i w szatni, i na boisku, i poza nim. Myślę, że z tego nowego kontraktu dla całego klubu, dla całego zespołu mogą wyniknąć tylko same korzyści. Ja osobiście i myślę wszyscy sympatycy Piasta Gliwice są z tego powodu bardzo zadowoleni. Dziękuję. Dziękuję. Kuba, chciałbyś coś dodać? Ja osobiście jestem bardzo szczęśliwy, że będę przez te kolejne sezony przywdziewał koszulkę z herbem Piasta Gliwice. Z tego miejsca chciałbym życzyć wszystkim kibicom szczęścia, by w zdrowiu przeżyli cały ten rok, ale też by wierzyli w naszą drużynę, bo ja zdecydowałem się podpisać tą umowę, bo bardzo wierzę w ten zespół. Wierzę, że będziemy się rozwijać. Wierzę, że z roku na rok ten klub będzie stawał się coraz potężniejszy. Dziękuję, Kuba, panie prezesie. Myślę, że możemy przejść do podpisania kontraktu. Ja to uczynię z wyjątkową przyjemnością. Że ja w imieniu klubu Kuba chciałem bardzo serdecznie podziękować. Chciałem również podziękować całemu zespołowi, który pracował przy tym kontrakcie, naszemu nowemu prezesowi, który podpisał własnoręcznie ten kontrakt i ma swój pierwszy sukces w naszym klubie. Myślę, że takich sukcesów będzie więcej. Już na luźno, już bez marynarki, Kuba, tutaj przy herbie sobie staniemy. Powiedziałeś, że masz taką głowę, dlaczego? Już czuję ulgę po podpisaniu, po załatwieniu wszystkich formalności. Tak jak wspomniałem na konferencji, jestem bardzo szczęśliwy. Dużo względów decydowało o tym, że podjąłem decyzję, żeby jednak zostać na te sezony kolejne w Piaście Gliwice. Wyjazd na święta, dużo rozmów z rodziną. Na pewno perspektywa wyjazdu za granicę czy próby sił w innej, mocniejszej może lidze była bardzo kusząca, jednak patrząc na dobro swoje, na dobro rodziny i to jak dobrze się w Gliwicach czujemy, podjęliśmy decyzję, żeby po prostu
zostać w Piaście. Dwa słowa do kibiców, którzy chyba się ucieszyli bardzo po tej wiadomości. Czekamy na wszystkich kibiców tutaj przy Okrzei. Mamy nadzieję, że szybciej niż później będą mogli przyjść i nas dopingować. Ja ze swojej strony mogę obiecać, że w dalszym ciągu z dużą przyjemnością i takim samym zaangażowaniem będę reprezentował Barwy Piasta Gliwice. Pięknie, to co? To teraz co idziesz robić? Idę się przebrać i czas na test wytrzymałości. Chyba miałeś teraz test wytrzymałości. Test wytrzymałości trochę był. Dziękuję.